Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Orient the Blind Forest. Kontynuujemy naszą przepiękną, malowniczą przygodę. No i co? No i kurde, działamy dalej. Ja mogę sobie w nieskończoność skakać tutaj, aczkolwiek nie jest to jakaś super niezwykła zabawa. Ale co mogę wam powiedzieć? Żebyście zostawili lajka, jeżeli lubicie serię. A ja lecę przed siebie bez zbędnego rozgadywania. Mamy zrobione to i tamto, czas pójść do Co ja zrobiłem właśnie w tej chwili? Gdzie ja mam iść teraz niby, żeby iść dalej? Czekajcie, czy te drzwi... Nie, no ja chyba powinienem pójść tędy, dobrze myślę? Nie, jestem w złym miejscu? Ten tutaj normalnie drzwi mi się przedtem otworzyły. Ten ptaszur nie ma dla mnie niczego ciekawego. Gdybym nie zgubił kompasu, czy ten... O, wow, ten chcesz, bym dla niego kompasu poszukał? Nie, no to chyba jednak tutaj mam iść. Tak mi się wydaje, cała ta lokacja. Tak, dobrze myślałem. Okej, już mi się troszeczkę na chwilę pokićkało, ale jednak mi się nie pokićkało. Kompas, toka do znalezienia, tyle rzeczy do roboty. No tak, za bardzo tutaj mnie jeszcze nie było. To są inne drzwi w takim razie, co? Okej, co ja dam radę tutaj zrobić? Jakie ciekawe rzeczy tutaj w ogóle znajdę? Ała, przepraszam. Nie to chciałem zrobić. Oczywiście, tutaj chciałem Y-ka przypisać. Rozwalić tego bloba wielkiego, który blokuje ewidentnie te koła. Wow. Okej, halo. Spokojnie. Proszę tutaj nie bić, nie robić żadnych gwałtownych ruchów. Zapominam, że teraz mam w sumie całkiem dużo opcji ratowania się w sytuacji potencjalnej śmierci. Dzięki temu, że mam to lasso. Dlatego muszę o tym pamiętać. Bo inaczej całe to granie będzie w moim wykonaniu jeszcze bardziej frajerskie niż zwykle. Dobra, dokąd ja tutaj schodzę? Tutaj mnie nie było. No ja wszedłem tymi dolnymi drzwiami. Chociaż w sumie nawet jeżeli spadnę na dół, wydaje mi się, że nie będzie to dla mnie wielka tragedia jakoś tak. Tutaj w lewo już byłem. Tutaj znalazłem przedtem kamień. Okej. Teraz plus jest taki, że czy ja jakby nic chyba nie zjebałem w tej chwili, tak mi się wydaje. Teraz mogę ewidentnie dojść w jakieś nowe miejsca. Ale czy to są te miejsca, do których ja chcę w tej chwili dojść? Nie jestem pewien. Dużo przeciwników. Nie podoba mi się to ani trochę. Dobrze, na spokojnie. Metodycznie muszę ich mordować. Ty tutaj proszę mnie wydupiać z tym. Haha, frajerze. O nie! Kto tu jest teraz frajerem? Cyk, do widzenia. Strzały z łuku nadal skuteczne. Gdzie mnie tu jeszcze nie było? Co ja tu mogę zrobić? Na pewno mogę pójść gdzieś tam w prawo. Okej, mogę zrobić tak i zdobyć, cyk! Kolejny kawałek rudy. To się zdecydowanie, nasz kolega będzie pewnie wdzięczny. No typie! O cholera, nie tak to miało wyglądać. Żyje, nie żyje? Wpadł na kolce? Co tam się stało? Do diaska. I czemu mogę tutaj się przyciągnąć? Czy to jest jakaś tajemnica tutaj jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to co ja tam zrobiłem w tym młynie miało na tyle dobry efekt, że obecnie... Obecnie nawet jak spadnę tam na sam dół, o co się właśnie kurwa dzieje. O super! Tak, nawet jak wrócę do tego pierwszego wejścia, przy którym byłem, nie będzie to wielki problem, ponieważ lasso, które odblokowałem, pozwala mi się tutaj chyba swobodnie poruszać. Tak więc jest o tyle dobra moja sytuacja w tej chwili, że mogę wszystko, bo jestem bogiem. Chociaż może to troszeczkę przesada względem tego, jak to faktycznie wygląda, ale wiecie o co chodzi, bo ja robię tak i cyk, jestem tutaj u góry. I za chwileczkę mogę być jeszcze wyżej. Dobrze. Tak więc poeksplorujmy. Tutaj jest to pierwotne wejście, z którego skorzystałem poprzednio. Mam nadzieję, że dam radę tam teraz wrócić. No nie mówcie mi, że aż tak bardzo to zjebałem, że jednak tak wysoko nie dojdę. Czy ja właśnie zrobiłem ten elaborat na temat tego, że nic się nie stało, tylko po to, żeby tutaj teraz mieć przesrany i nie móc wrócić tam, gdzie byłem? A nie, dobrze. Pozwalam się do tego przyciągnąć. Jeszcze nie ogarniam, jakie są tak właściwie zasięgi tego lasa, ale są przeogromne, dlatego zajebiście. Teraz pytanie, jak się dorwać do tego blasku, który tam jest? Bo na pewno się da. Tam mamy kwiatkę jakiegoś, okej. Dobrze, czy ja z tej strony dam radę jakoś się tam wstrzelić? Czy tutaj było coś, w co mogłem się wstrzelić, a tego nie zrobiłem? Mamy tutaj te trybiki. Aha, dobra, okej. Okej, ogarniam już gdzie jestem, to był mój największy problem obecny. I tutaj, o właśnie, cyk proszę państwa i mamy duże źródło blasku. Fantastycznie, 2100 to już nie mało. Mogę zainwestować w jakieś fajniejsze upgrade'y teraz dzięki temu i zajebiście. A my wracamy na górę.
Wracamy na górę, musimy wejść do drugiego młyńskiego wejścia i kontynuować nasze dzieło ratowania tego świata, no bo oczywiście jestem tak zajebisty, że jak ja już się czymś tutaj zajmuję, no to jest to oczywiście ratowanie świata, tylko ten pieprzony komar mnie denerwuje. Wolałbym być w jakimś wygodniejszym miejscu do walki z nim. Jego kolega oczywiście też już żyje z powrotem. Pieprzony! Zużyję na ciebie energię. Czuj się doceniony, rzadko to robię. Dobrze. 5 sztuk blasku, czy ile tam tego było? Okej. Okay. Sprawdzałem tutaj, chciałem się upewnić w 100%, że nie mam już właściwie nic większego do roboty. Ale chyba faktycznie nie mam, dlatego lećmy przed siebie. Tam jeszcze mam coś do rozwalenia, widzę. Dlatego weźmy się tutaj, rozkręćmy. Wow, okej, okay, to było szybkie. Te rośliny jeszcze w ogóle też widzę, mogą się tak modulować na specyficzne sposoby. Latać na boki, znaczy kurwa, modulować. Jakimi ja słowami opisuję najprostsze rzeczy? Nie wiem, ale zwykle nie ma to większego sensu. Tu mogę się wciągnąć w taki sposób. I czy coś mi to da? No coś mi to na pewno da. Cyk, do przodu. Tam jeszcze mogę jakoś wskoczyć, ale pewnie muszę się w specyficzny sposób podbić, co? Takie mam przeczucie. A tutaj to już wcześniej byłem. Dobrze, nie, ja tutaj nie wskakiwałem tutaj wcześniej? Wow, to mi się udało totalnym cudem ominąć. I wy to pewnie wiecie, jako moi doświadczeni widzowie, że jak takie rzeczy mi się udają, to cudem. No oczywiście tutaj coś musiałem spieprzyć i znowu. Dobra, na szybko. Okej. Okay. Jo! Okej, okay, dobra, udało się. Jezus Maria, na styk. Dobra, jeszcze trochę więcej rudy. Mogę już pójść do tego typa i właściwie usunąć te kolce albo wybudować domy dla moków. Chyba wybuduję domy. A tutaj jest miejsce. To wygląda jak start wyścigu albo finał wyścigu. Ale nie jestem pewien, czemu teraz nie pozwala mi nic w tej kwestii zrobić. O Jezus Maria, myślałem, że zdążę się tego puścić. I zlecieć na dół i chwycić się tego jeszcze raz. Rozumiecie, o jaki trik mi chodziło? No ja mam nadzieję, że rozumiecie. Mam zajebiście mało życia, zaraz zginę. Tak, nie żebym tego chciał, nie, to jest kompletnie poza moją kontrolą niestety. O Jezus Maria, jeszcze ten frajer tutaj jest. Czy ja tam mam coś jakby do zdobycia, że mi go gra tutaj daje? Nie, wydaje mi się, że nie, dlatego lepiej stąd ucieknę. Pewnie coś tam jest, ale no ja tego nie umiem wykoncypować sobie. Ała, nie! Och, kurwa. Czy ja zdobyłem to, co było tam? Zdobyłem. Dobra, ja to się pytam, proszę państwa. Jak ja mam zdobyć ten blask, który się tam znajduje? Czy jest faktycznie jakiś sposób? Może jeżeli zrobię tak, potem tak i tak, i potem tak i tak, to cyk, robię to! Haha! Fantastycznie. Prosto na to, z tego tutaj. I jesteśmy w domciu. Zryw mi się teraz troszeczkę z tym przyciągnięciem myli. Ale jest tu jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje. Żyćko. Żyćko mnie bardzo interesuje. Wow, oj, znowu mi się to kurna myli. Tam u góry chyba, czy mi się wydaje. Coś jest? Kurna, tam widzę jakieś kolce. Tak, chyba tam tędy dojdę do tego żyćka. Dlatego ja bardzo chętnie. Proszę mnie tam doprowadzić. Tędy może jak do góry wejdę, coś uzyskam? Ała, nie, czemu gra mi pozwala tak swobodnie wchodzić w kolce? Ja potrzebuję być ratowany przed moją własną nieporadnością. Ha, no dobra, zdecydowanie mam wrażenie, że tam dam radę jakoś dolecieć i widzę nawet... O, cyk! Robimy coś takiego, zryw i mamy to! Haha! Jee, maksymalny poziom zdrowia zwiększony. Podoba mi się ten platformik. Niesamowicie satysfakcjonująco jest zrobiony. Ale tutaj widzę, mam takie wrażenie, jakbym nie mógł tam do końca wejść. Co ja zwiedzam teraz, panie? Jak wysoko ja jestem teraz w stanie wskoczyć? Straszliwie! Oto odpowiedź. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj tak czy siak muszę sobie wrócić i złapać dobry moment na to, żeby tam wskoczyć do góry. Na przykład teraz? O nie do końca. Ała, pieprzone kolce. Dobra. Na spokojnie. Kurwa, no nic mnie przed moją własną głupotą nie uchroni. Zbagowałem Oriego w miejscu. Co się tutaj znajduje? Trochę energii. Czy do tego lasa my zużywamy energię? Tak właściwie, to jest takie dobre pytanie autorstwa mojego. Dobra, weź się tu przyciągnij, bo ja po prostu zaraz będę załamany moim performancem tutaj obecnym. Dobra. Cyk, do przodu. I gdzie mnie to doprowadziło? Jestem na samej górze.
Coś pewnie ciekawego tutaj w środku się znajduje. Nie, nie do końca. Mogę sobie przejść na drugą. Fantastycznie. Dam radę przeskoczyć teraz tam. A moje pytanie brzmi... Dobra, weź mnie, nie denerwuj. Tu. Na górę. Czy dam radę tu wskoczyć, coś tam zrobić? Chyba nie. Mam znowu mało życia. I to w 90% spowodowane jest nie tym, że mnie biją przeciwnicy. A tutaj kolejny ten. A nie. Mogę się tutaj zapisać. Okej. Okay. To mi mocy chyba nie daje. Okej. Wyścig, co? Jezus Maria. Nie, to jest... Aha! Koniec gonitwy duchów. Czyli muszę znaleźć początek, muszę znaleźć koniec i kiedy to zrobię, to wtedy mogę się podjąć tej gonitwy. Tak to działa? No tam mam wrażenie, że ogarnąłem to całkiem nieźle. Chwytaj wrogów lasem! Oh shit! To będzie do przetestowania, zdecydowanie, ale cholera, skoro ja tutaj odblokowałem teraz wyścig... To kurde, fajnie by się było go podjąć. Jezus Maria, w ostatniej chwili się tutaj uratowałem. Ten wyścig jest tam u góry, co? Och, nie ten przycisk. Ty, no dobra, a ten to szczerze mówiąc wygląda na cholernie bardziej skomplikowany niż ten poprzedni. Aj, zginąłem. Gdzie mnie zrespi? Tutaj u góry, co? Nie wiem, czy ta gra mi teraz podarowała trochę więcej życia z tej okazji? Tak mi się wydaje. Ała! Jezus Maria, jeszcze ten żuk pieprzony. Nie wierzę. Dobra. Mylą mi się przyciski. Fuck! Kurna mać, co ja robię ze sobą? Kompletnie nie to, co chcę. Lewy bumper. Tu, cyk. Do tego się teraz przyciągnij. Do tego. Tutaj to jest stworzone, żeby wyczuć sobie odpowiedni moment. Aby cię zjebę. Dobra, zabij mnie, żuku. Lepsze to będzie niż... Pałętanie się tam z mikroskopijnymi ilościami życia. Jesus. Dawaj, od lassa do lassa. Od sasa do lassa. To mnie dziabnie, nie dziabnęło mnie. Mam wrażenie, że... Ja wiem, czemu to się dzieje, to co mi się dzieje. Jestem kompletnie świadomy tego. Ja zapominam o tym, że mam zryw. Tak, wiem, brzmi to jak totalna amatorszczyzna, ale ja zapominam o tym, że mam zryw. Jezus Maria, ale wygranie tego wyścigu będzie pojebane. Jak ja muszę tutaj przejść, okej, okay, tam na lewo, potem się przerzucić totalnie na drugą stronę, wszystkiego właściwie, lewo, potem zacząć zadupcać tutaj do góry i górą dobiec do tamtego finiszu. Przecież to będzie szalone. Na raz tego nie zrobię, jestem przekonany. Chciałbym zauważyć też, że w ogóle do tego młynu na razie nie wlazłem. Co ja mam teraz zrobić? Aha, dobra, od tej ściany się odbić, co? No dobra. O Jezus Maria, chwytam się ścian, których nie chcę się chwytać. Oho, no to już sobie zjebałem, mam wrażenie, i poszedłem złą trasą. Mój ognik poszedł jakoś totalnie inaczej. Chociaż jakby, czy tutaj jest zła trasa? Mam jakieś takie wrażenie, że idę dobrą trasą. Nie, zdecydowanie. Dobra, jakby da się to, spróbuj ponownie. Coś się spieprzyło, missing lokale. Halo, Moon Studios. Dobra, wiecie co? Na dobry początek, jako że ten wyścig nie może być jakoś super długi, jeżeli chodzi o czas jego trwania, ja bym chciał sobie zobaczyć, jak ten duszek będzie szedł, żeby potem zobaczyć, jakie tak właściwie będę miał najlepsze opcje, żeby go prześcignąć. Nie, to chciałem zrobić. I już go gubię, co? Gdzie on? Aha, tu mi pokazuje tylko finish, to wcale nie oznacza, że ja źle szedłem. Jesus. Ja byłem przekonany, że ja źle poszedłem. Ale nie mogę mapy odpalić teraz, oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że tędy? Tak, tędy! O, cholera jasna. Dobrze myślałem. Oj, oczywiście, że zadałem sobie obrażenia. Znowu! I zginąłem. Spróbuj ponownie, dobra. Wiem, co robić, ale naprawdę muszę to robić na maksymalnej kalkulacji, ale te wyścigi są cholernie cenne. Nie no, jak teraz za jednym z najbliższych podejść mi się to nie uda, ja sobie raczej to odpuszczę, robienie tego na odcinku i szczerze wam powiem, zrobię to po prostu we swoim wolnym czasie. O Jezus, prawie to zjebałem. Tutaj autentycznie trzeba na maksa wykorzystywać zryw, double jumpy. W każdym momencie, kiedy możemy iść, powinniśmy robić zryw. Oj, zjebałem to do końca. Dobra, nie będę się z tym męczył na odcinku. Zrobię to sobie w wolnym czasie. Albo zostawimy to na moment, kiedy po prostu będę pozaodcinkowy. Bo to mi się po prostu nie uda. O, tutaj jeszcze tracę życie. Super! To mnie dziabnie. No, oczywiście.
daremne czasami są te moje starania i próby robienia czegokolwiek tutaj. Ale dobra, nie będę aż tak bardzo się dołował, proszę państwa. Wracamy tam, gdzie mieliśmy być, robić to, co mieliśmy robić. Bo to jest teraz kluczowe. Tutaj tylko coś mnie oszukało, nie tak to miało być. Gdzie jest to drugie wejście? Gdzieś tam wyżej. Dobra, weź się tutaj lassem Ori chwyć, wbijamy na górę. Tutaj się dam radę, cyk! Kurwa, ależ to opcji daje! Po prostu takich szalonych przeskoków to nie są te drzwi. To są za wysokie drzwi. Za daleko poszedłem. O Jezus Mare, znowu ta małpa. Ja znowu dostaję obrażenia. Dawaj, proszę, nie! Mam pług tego życia. Dobra, nieważne, wchodzę. Pół odcinka poświęcone na robienie jakichś pierdół. To nie to! Kurwa mać, czyli jednak byłem przy dobrych drzwiach, to czemu były zamknięte? Ja pierdolę. Ten odcinek to jest po prostu pomieszanie z poplątaniem, ale wszystko jest moją winą i to jest najgorsze, bo niestety jestem tego świadom. Gdybym chociaż był głupi, to bym się nie zorientował. To są te drzwi. Takie po prostu trudno zauważalne. Ale hej, przynajmniej od tamtego ptaka wziąłem questa, żeby coś w młynie znaleźć. Nie jestem pewien tylko gdzie w tym młynie to się w ogóle znajduje. Tam mam wrażenie, dałbym radę pójść, ale jakieś bardzo nikczemne kolce się tam znajdują, więc nie będę tego na razie robił. Ha! Frajerze! I co teraz? Dobra, tego tutaj nie rozwalę. Ten będzie mnie tutaj ciągle męczył, co? Lecę! O, nie wiem, czy tak miałem tutaj zlecieć, ale hej, żyję! To jest największy plus obecnej sytuacji. Tutaj muszę się chyba gdzieś w środku schować, dobrze myślę? Tak. O Jezus! O Jezus! To mnie zaraz jebnie! Pomocy! Jesus. Jakim cudem ja jeszcze żyję? Nie wiem. Za dużo rzeczy się tutaj dzieje poza moją kontrolą, wiecie? Mam wrażenie, że potrzebny mi tutaj jest jakiś coach. Jeden z tych, którzy głoszą odzyskanie kontroli nad własnym życiem, bo ewidentnie jej nie posiadam. To co? Walczymy. A ten to akurat jest słaby dupielec. Powinienem chyba dać radę. Chyba no oczywiście, że najprostszy przeciwnik mi zadaje obrażenia! Wezwałem dwa te dingsy do walki. Mam teraz całkiem sporo many, więc mogę sobie na więcej pozwolić w tej kwestii. Dobra, ten jest akurat prosty do pokonania. Tylko muszę używać zrywu do unikania jego ataków. Dawać mi życie! Dobra, te dwa skaczące będą denerwujące, niewątpliwie, ale nie do pokonania. Zryw, zryw, zryw. Dobra, one się tam biją z moim tym klonem. Znaczy nie, to nie jest mój klon, to muszę sobie zapamiętać. Co ja robię? Co ja kurwa robię? Ała, ała! Wszystko mnie bije! Wiecie co? Przestanę po prostu gadać. Niewątpliwie jak będę mniej pierdolił podczas tych walk, to będę to robił skuteczniej. Co prawda wyszedłem z tego z całkiem dużą ilością życia, ale to tylko dlatego, że dużo z przeciwników wypadało. A ty małpo, co mi powiesz? Ten stary młyn to prawdziwy labirynt, ale nie ma co się ociągać, muszę sprawdzić jeszcze kilka ścieżek. I ja muszę zdobyć wiedzę, a ty musisz uruchomić młyn. I podobno szukasz przyjaciółki. Powodzenia, nie ma czasu do stracenia. Że myślałem, że on mówi to w takim kontekście, tak, powodzenia, już widzę jak ją znajdziesz, kurwa frajerze. To bym dopiero mu przetrzebił ryja, przeparkował twarz. Mam łuk. Cyk, cyk, cyk. Okej. I cała machineria zaczyna chodzić, więc moje życie staje się jeszcze trudniejsze. Oj, tych śmierci jest całkiem sporo, ale hej, to jest magia tej gry. To się będzie kręcić, czy ustawi się na stałe? Ustawiło się na stałe, dobrze. Tutaj coś jeszcze widzę jest ukryte, dlatego... Ja oczywiście chciałbym to jakoś zdobyć. Dam radę się do czegoś tam przyciągnąć? Nie. Ale tutaj musi być jakiś sposób na wejście do góry. A może po prostu to będzie tam bokiem? No właśnie. Ja bym się tam kurwa męczył jak debil. O nie! Dobra, na prawo mi tym lasem daj. Cyk! O nie, 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 nie. To już mnie chce prosto do grobu wpakować ta gra. A nie, dobrze teraz idę. Okej, to jest moja ścieżka do znajdźki. Zapominam o tym przeskoku. Kiedy już teraz weszło do gry to, że ja mam tutaj i lasso, i odbijanie się od pocisków przeciwnika, i jeszcze dodatkowo do tego mam moje to takie mignięcie, ten przeskok, to cholera jasna, zaczyna mi się to wszystko już kiełbasić w głowie, moi drodzy, kiełbasić w głowie, tak jest. Kiełbaszenie to jest poważna sprawa, nie można tego ignorować. Tam do góry nie jestem pewien, czy wyjdę, czy wejdę, ale gra w pewnym stopniu sugeruje mi, żebym zasuwał tędy. Tędy nie przejdę na pewno. To mnie wystrzeli gdzieś w pizdu, więc muszę zadbać o to, żeby dobrze mnie wystrzeliło. Ale szczerze, z moim lasem i przyciąganiem się do niebieskich to nie jest aż taki problem. Co zrobić, Wignia?
obróci wszystko w prawo, kiedy rzeczy obracają się dodatkowo w prawo. Fantastycznie, mój zmysł matematyczny tutaj zaczyna odpadać. Te promienie się poprzestawiały. Łopanie, wszystko się przekręciło. Nie wiem, co się dzieje. Tutaj coś w ogóle dam radę teraz osiągnąć? Jak pójdę do góry? Cyk! Zium. I zium jeszcze raz. Jestem tutaj, okej. O, proszę, coś tutaj widzę. Czy to jest zniszczalne? Nie. Jach! A, jak się mam tam dobrać i co się tam znajduje? Nie mogę w to strzelić, ale tam jest kurna ruda. To ja chciałbym się do tej rudy dobrać. Dobrać się do rudy to nie jeden by chciał. Ale nie, rozwalić tego nie rozwalę. Nic za bardzo z tym zrobić nie mogę niestety obecnie. Więc dobra, spróbujmy zrobić tak. Zejdę sobie tutaj. Czy o to chodzi? Dobre pytanie, nie wiem. Jo! Dobra, żyję. To chyba mogła być ścieżka przed siebie, czy za siebie? Nie wiem, tam jest kolejna dźwignia do jakiegoś kolejnego obrotu. Ale czy to jest obrót, którego potrzebuję? Nie wiem, kręcę. Kurwa, nie mam pojęcia, co robię. Jeszcze bardziej to obracam. To może być zagadka. A wiecie, jak dobry jestem w zagadkach. Złapać sobie jakąś taką jedną a nie, to jest przecież to... Co się odpierdala teraz? Pomocy. Nie wiem, co się odpierdala. Niestety to jest taki minus tej sytuacji. Mogę to teraz obrócić? Nie, nie mogę. Muszę znaleźć inną dźwignię pewnie. Jajebiks. Dobra, tutaj mam trochę czasu, żeby wskoczyć. Weźmy na tego na przykład. Tam nie przejdę, to pewne. Ale mogę się przyciągnąć lasem. Tylko żeby nie oberwać jeszcze laserem. Okej. Dobra, teraz dam radę przejść na prawo. Mi się wydaje, że ja muszę kręcić dźwignią, jeżeli mam opcję kręcić dźwignią. Bo cokolwiek nią nie ukręcę, to będzie dla mnie pozytywne. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Nie mam do końca pojęcia, co ja tutaj robię. Dawaj, Ori, wspinaj się po tych ścianach, dasz radę. Nie pierdol. A tu muszę się chyba wybić po prostu. Cyk. Dobra, czy tam laser leci non-stop? Jak mi się wydaje, tam wiele nie zdziałam, więc muszę iść tutaj w lewo. Po co? Nie wiem. Tam jest kolejna dźwignia, okej. Dobra, tutaj muszę chyba do góry. Pyk, okej. Kręcimy! Robię wszystko w ciemno, kompletnie nie mam pojęcia, jakby w którą stronę to się obraca. I dokąd ja mam dotrzeć? O, teraz! Ła, kamera się przeniosła na prawo, co oznacza, że nakręciłem się na tyle, żeby sobie otworzyć przejście. Mam nadzieję, że teraz dotarcie do niego nie będzie jakoś bajońsko trudnym zadaniem. Ale fajny poziom, podoba mi się to, co się tutaj dzieje. O Jezus, nie! Laser pieprzony. A tamto, już. Powiedzmy, że pogodziłem się z tym, że stracę trochę życia. I nie przejmowałem się za bardzo tym, co się tam ze mną dzieje. Wzium, wzium i do kolejnego. I w prawo wyszliśmy. O nie, nie wyszliśmy jeszcze. Spieprzyłem, przeskok. Jak to się nazywa? Zryw? A tutaj gdzieś jest jeszcze na dole. O cholera, jasna. Dobra, idę po to, proszę państwa, idę. Takie jest moje zadanie jako youtubera. Idę po ten blask, który jest gdzieś tutaj? Haha! Dobra, nie było to aż takie skomplikowane, jak się obawiałem, że będzie. Dobra. Do niebieskiego. Cyk, do góry, do niebieskiego. Do niebieskiego. I do wyjścia, proszę. Nawet mały backtracking mnie przed niczym nie powstrzyma. A ciekaw jestem, czy ja... Dałbym radę sobie, kurwa, zginąć tak dla zabawy. Tutaj dam radę pójść. Ten laser bije non-stop, nie? Cholera. Tam jest ten cały pieprzony ruda. Znaczy, dobra, wrócę po to w innym terminie. Tak postanowiłem. Wychodzimy stąd. Chociaż oczywiście przygoda we młynie jest pewnie daleka jeszcze od ukończenia. No nie, no chyba zawsze mam takie... Dobra, jeszcze mam chwilę. Jakby dam radę tutaj. Dobra, one we mnie strzelają cały czas, nie będę się bawił w walkę z nimi. Dobra, typie. Nie bij. Zryw jest idealny na walkę z nim, naprawdę, bo wystarczy po prostu odskoczyć w odpowiednim momencie i bajlando. Dobra, tutaj już widzę, co się dzieje. Tutaj do góry najlepiej, jeszcze raz do góry. Ała! Cholera jasna! Tutaj...
Mam wrażenie, że muszę dopiero użyć tego lasca tutaj, kiedy ono będzie, powiedzmy, pozwalało mi zgodnie z moim jakby życzeniem polecieć w taką stronę, w którą bym chciał polecieć. O, tak jak mniej więcej tutaj mi się to udało, wiecie, że trzeba najpierw się jakby dolecieć i opaść na prawo, a czasami użyć tego tylko do podbicia się do góry, spaść trochę niżej, skorygować i jeszcze raz użyć. Wiecie, o co mi chodzi? Ja po prostu nie chcę wyglądać jak debil, który 7 razy robi to samo i za każdym razem nie wychodzi. Dlatego muszę wam po prostu krok po kroku tłumaczyć mój sposób myślenia. Ale udało się nam otworzyć ostatnie drzwi chyba do młyna, które nas do finalnej jego części zaprowadzą. Co mnie dość ekscytuje, ale no nie skończymy tego w tym odcinku raczej. Dobra, ale jeszcze coś tu podziałajmy. Mamy 25 minut. Coś jeszcze tutaj mogę zrobić? Nie, pozostaje mi chyba tylko wyjść, ale tam się coś kryje. Co to jest? Żelazna igła. Przedmiot związany z misją. Gdy umieścisz go w wodzie, zawsze będzie wskazywać północ. Doskonale pozwala... Okej. Okay. Zanieść żelazną igłę Tokowi. Ty, no nie miałem... Znaczy zapomniałem, że on w ogóle miał dla mnie jakąś misję, ale Tok to jest ten ptak, no właśnie. Tok ptok! Tok de ptok! Śmieszne. Dobra, wychodzimy stąd. Zrobiliśmy, co do nas należało. Odpaliliśmy machinery. E, Toku! Te, gdzie cię tu tak wygina? Mam dla ciebie coś. Co jest? Spadłem! Nie! Coś mnie bije, umieram! Gra się zbagowała. Proszę, weź to, dług spłacony. Co dla mnie masz? Ruda! Zajebiście, ale... Kurwa, ja tu umieram. Przyciągnij się. Jesus. Gra się spieprzyła, bo gościu postanowił... Co on odpierdala? Zjeżdża jak na desce po kolcach. Typ jest szalony. Nieobliczalny. Nieposkromiony. Dobra, idziemy tutaj. Cyk. Teraz chyba dam radę do góry sobie wyskoczyć, przeciągnąć się tutaj. Lecimy do ostatnich drzwi, moi drodzy. I to jest ekscytujące. Misja dla Toka zrobiona. Znalazłem jeszcze więcej niezwykle cennej rudy, chociaż chyba nie jest aż taka cenna. Sporo jest jej tutaj rozwalone dookoła. Ale jest cenna dlatego, że dobre rzeczy się z niej robi. Co my tutaj mamy? Po pierwsze jakiś blask. Małpa tutaj też jest. W źródle znajdowała się kiedyś wspaniała biblioteka Ori. Wiedza przepływała przez te ściany jak woda. Teraz to zostało utracone, woda stoi nieruchomo. No to kurde, mój ty ogniku, przyjacielu mały, zaraz to ogarniemy wszystko. Co tam małpa ma mi do powiedzenia? Faktycznie jest biblioteka. Legendy okazały się źródłem, prawdą duchu. Biblioteka u źródła, tylko spójrz na całą tę wiedzę. Lecz w pobliżu jest też coś innego, coś cuchnącego, czujesz to? Zdaje się, że zawiewa gdzieś z góry. Może sprawdzić, co to, podczas gdy ja przejrzę kilka książek. Czy chcę udoskonalić moje umiejętności? Cholera, no może, mam 2700. Pytanie, czy nie chciałbym wybrać sobie innej zamiast tego ognika? Potężne, zmiatające z nóg uderzenie, piorun, rzuć świetlną włócznią. Już wolałbym chyba coś na blisko. Wybuchanie płomieniem? No, jeżeli na przykład jestem blisko i ktoś mnie atakuje, wybuchnąć takim płomieniem nie byłoby źle. Ale może bardziej... Wiecie co, kupmy sobie to. Mam sporo tego blasku, nie powinienem aż tak oszczędzać. Mogę go kupić i jeszcze ulepszyć w tej chwili, jak będę chciał. Dobra. W miejscu, w którym... On słyszał o miejscu, w którym można znaleźć wiedzę, pradawną wiedzę duchów. Wejście jest zagrodzone, a do środka dostaną się tylko najbardziej spostrzegawczy. Powodzenia. O nie! Najgorzej! O proszę. Tam to byłem już, w tamtych okolicach. Dobra. Zaczynają się tutaj dodawać te pogłoski, różne cuda. Ta lokacja tutaj też... Nie, tutaj jest jakaś pierdoła. Mamy studnię. Fajnie, będę mógł sobie tutaj przyjść w dowolnym momencie. Jakby co? Tam widzę, że mogę sobie wskoczyć jeszcze na górę, tylko że... Skąd mógłbym się wybić, żeby aż tak daleko dolecieć? Oto jest pytanie. Tutaj mogę sobie wskoczyć. To mi niestety wiele nie daje. Zium! Kurwa, no byłem już, dotykałem! Ale mnie w chuja robicie. Już tam byłem praktycznie. Nie mam tutaj niczego, do czego mógłbym się lascem przyciągnąć, więc to nie to. Pyk, no kurna, to nie jest takie, żeby tam się zawiesić i dotknąć? Czy może nie mam jeszcze czegoś? Może tu jest potrzebny potrójny skok? Jest! Haha, o to chodziło! A to jeszcze było małe źródło blasku! Nie wierzę! Takie moje starania, taka gimnastyka palców po to, żeby zdobyć małe źródło. Żałosne. Ale jest czysta woda. Jak ona pięknie wygląda. Tak fajnie. A tu mamy tajemnicze nasiono. Okej. To już chyba jest związane z misją, której jeszcze nie wziąłem, mam wrażenie.
Muszę pogadać z postaciami. Trochę dziwacznie mi się gra w Oriego, wiedząc, że ja mam tutaj gadać z postaciami, no ale... Tak co sobie to wymyślili, no to będziemy grali zgodnie z ich regułami. Wydaje mi się, że tutaj muszę znowu zrobić taki trik, że... Tutaj zrobię cyk, cyk, o dokładnie. A tam mamy już las, co? Ukrywacie coś przede mną za tymi grzybami? No, mam nadzieję, że nie. Tutaj to się chyba po prostu mogę wspiąć. Coś się tutaj złego może stać, mam takie wrażenie. Duży otwarty obszar, niby mamy to źródło po lewej, żeby tego młyna otworzyć. Tego nie rozwalę. No dobra, to chodźmy tam. Przewrotami w przód. O jebany, co to jest? Co za macka? No, małpa przyszła nam pomóc. To on blokuje wodę, jebaniutki. Te jak ninja, zaiste coś paskudnego. Rzuca w nas częściami w młynie. Dobra, a jednak, mamy akcję teraz. Co to za mątwo stwór? W nogi! O, bardzo chętnie, uciekamy. O Jezus, mamy, Maria, mamy sekwencję ucieczki. No dobra, to uderzamy w to w takim razie. Mi się ma nie udać? Oczywiście, że mi się kurwa uda. Za pierwszym jebanym razem, czuję to. Woda się leje, dobra. My go po prostu tak wkurwiliśmy, że on odetkał to źródło. Ja pierniczę. Dobra, tutaj muszę kolców unikać w pierwszej kolejności. Cholera jasna! Ale przesrane. Dobra, ale damy radę, mówię wam. To nie może być tak trudne, jak wszyscy myślą. Mamy to. Ja! Dobra, do góry, to spada. Idziemy w prawo. Cyk, wyskok, do góry, w prawo. Jesteśmy tu. Do góry. Pyk, jeszcze bardziej do góry. I w prawo. Nie! Nie! Zostałem kurwa totalnie oszukany. Jeszcze raz od początku, nie wierzę. A już taki miałem progres. Ale zjebany tam fragment był, straszliwie. Ja to miałem już tak wykalkulowane i czuję się w tej chwili oszukany tak właściwie, ale dobra, nieważne. Nie kontynuujmy tematu. Spadam tutaj. To mi robi kolce, których muszę teraz uniknąć. Spoko. To mam ogarnięte w małym palcu. To się teraz tu rozbije, otworzy. Lecimy dalej. Muszę z większą prędkością tutaj operować, bo inaczej to będę miał przesrane. Dawaj, przyciągaj się, Ori. Dasz radę. Znowu mi się zryw myli z lasem. To jest bardzo, bardzo złe. Źle dla mnie skończy, jak dalej będzie mi się myliło. Okej, do góry. Skok, do góry. W prawo. I lecimy teraz to gówno. Okej, tutaj. Tutaj. Ja tam po prostu za dobrze chciałem przed chwilą. To był mój minus. I w prawo. Dobrze, zrywem do przodu. Czy to finał? Za dobrze chciałem tam po prostu, za daleko wskoczyłem, bo nie wiedziałem nadal, co się tam dzieje. Mamy to! Czysta woda, płynna woda, kocham wodę, ja! Co prawda trochę oberwaliśmy, ale z nie takich tarapatów Ori już wychodził. On musi być teraz utwardzony, jak skała wapienna, która, nie wiem w sumie, czy jest twarda, nie znam się na skałach, ale odpuśćcie mi. Jej! Woda znów płynie. Wartka i czysta. Jasna, przejrzysta. Jesteś bardzo dzielny. Taki dzielny. Taki mokry. Musimy powiedzieć o tym Kwolokowi. To radosny dzień dla całych moczarów. O, ja jestem z siebie dość mocno zadowolony, proszę państwa. Wracamy do Kwoloka. 500 dostanę za to. Patrzcie i możemy pływać w wodzie. Nie mogę zrywu co prawda używać, ale skokiem przyspieszam. Walczyć też tutaj nie mogę z tego co widzę. Tak, za pomocą skoku mogę sobie tak majdnąć łapkami, przyspieszyć. Byleby powietrze mi się nie skończyło, to chyba najważniejsze. No dobra, a czy zostało tam coś nieznalezione? Nie, wydaje mi się, że w porządku. Nie mam tutaj na pewno nic na mapce zaznaczonego obecnie, czego bym nie podniósł. Ale może coś tam się gdzieś znajduje poukrywane, kto wie. Potworów się niestety w taki sposób nie pozbędę, a wpierdol dalej dostaję oczywiście. Czemu go nie dziabłem? Czemu go nie dziabłem, yo? Dobra. Haha, frajerze. Ja tutaj idę,
O Jezus, nie! Pojebało mi się wszystko. Wszystko, co miałem tutaj robić, mi się teraz pojebało. Ja tu przyszedłem, bo tu jest woda. Może w wodzie coś znajdę fajnego. Teraz przynajmniej już nie muszę przed tą wodą zdupcać. Co prawda są tutaj te nikczemne ryby. O proszę! A co to? Fragment ogniwa energii. Ja wiedziałem, że coś się tutaj kryje, ponieważ miałem ten obszar niezbadany. Dobra, to teraz jeszcze tylko wrócić. Wrócić i przeżyć w sumie, bo sam powrót to nie będzie jakieś super trudne zadanie. Tylko żeby podczas tego powrotu przeżyć właśnie. Tutaj był chyba właśnie sposób na powrót. Oczywiście, że tutaj to lepiej się do wody wstrzelę. Chociaż nie, przepraszam, nie muszę tego robić tak. Mam teraz te liany, to chyba dam radę wrócić tą stroną, nie? Nie dam rady, okej. Dobra, przynajmniej mogę płynąć, więc mogę w troszeczkę wygodniejszy sposób sobie wyczekać odpowiedniego momentu. Tutaj z lasem to panie, to jest zabawa, a nie w ogóle próbowanie jakichś skomplikowanych akcji. Ja tu mogę do środka wejść? Ajajaj, no cholerne. Dawaj. Oj, Ori. Dobra, łatwiej mi będzie wejść do środka, kiedy to będzie tutaj. Okej. Co? Mogłem się tu przyciągnąć przez cały ten czas? Czemu mnie nikt nie informuje o takich rzeczach? Dobra, moi drodzy. Ja muszę mentalnie popracować nad tym, żeby zryw nie mylił mi się z lasem, ponieważ strasznie często te dwa palce po prostu... To jest prawy bumper i lewy bumper. Więc jesteście w stanie zrozumieć chyba, dlaczego coś takiego może się człowiekowi pomylić, no. Jestem tylko T-Voltem. Nie można po mnie wiele oczekiwać. Powinniście wiedzieć to najlepiej. Tutaj mamy jakieś podejrzane, tajemne rzeczy. Tutaj mamy też odrobinę, widzę, tlenu, który możemy zaczerpnąć. Więc ja poproszę. Nie tylko tlen, moi drodzy! Jeszcze więcej rudy! Ale 5 i 4, 9 rudy pozwoliłoby mi... Pozwoliłoby mi i wyremontować domki i usunąć te kolce. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś nie kryje. Mam wrażenie, że się kryje właśnie. Ała! Zapomniałem, że muszę go troszeczkę inaczej ocykać. Raz, dwa, trzy. Do przodu. O, cholera jasna. Dobra, tu mogę wylądować. O Jezus, uciekaj! O nie, wybuchu. Gdzie mnie wróci? Panie, tutaj to se może. Ała. Nie tak to miało wyglądać. To też nie miało tak wyglądać. Umieraj! Nie zbliżaj się do mnie! Dobra, jego to jest najlepiej jebnąć i poczekać. Jaki ja tutaj długi korytarz odkryłem w ogóle. Pieprzony ty! Umieraj na pewno! Dobra, ty mnie denerwuj, bo ja tej ściany potrzebuję. Cyk! Ała! Cholerny! Cholerny cholerniku! O nie! Jezus Maria, tam jakieś skorpionoidy są dodatkowe. Nie wiem, czy jestem gotowy na to wyzwanie. Wal się! Nie przeszkadzaj mi tutaj! O właśnie, dokładnie o tym mówiłem. Proszę nie przeszkadzać. Czy ten strzela? Jaki pełen furii atak we mnie wymierzył w ogóle. Co za typ? Dobra, ale tych to ja mogę... No nie, tego to nie za bardzo mogę ominąć. Zużywam ten zryw w najgorszych możliwych momentach, niestety. No nie za... nie... Mam takie... Ty może nie muszę tego mordować, ale nie, odpowiedź brzmi tak, muszę go mordować, bo inaczej nie dam rady tutaj zrobić tak. Wal się. O nie. Pojebane rzeczy się tutaj dzieją. Cyk! O to mi chodziło. Złoty kurwa skorpion tu jest! Strzelają do mnie! Co tutaj takiego jest cennego? Nie wiem, idę teraz totalnie na jolo. Zamknięte! Kurwa, no, zwariowaliście chyba, ała. Dobra, nie będę teraz tego penetrował. Coś tutaj się ewidentnie znajduje. Aha, nie mam teraz za bardzo wyboru, szczerze mówiąc. O, Jezus! Ten jakiś pojebany, dawaj do wody, typie. A, okej. Dobra, czekajcie, tego chcę załatwić tym, bo inaczej to nie ma najmniejszego sensu. Tego to najlepiej też bym chciał z łuku ustrzelić, ale mi się jeszcze mana skończy. Tutaj na pewno mamy tego! No właśnie. Ale tam było jeszcze właśnie jakieś podwodne przejście, ale mam wrażenie, że nie dałem rady w ogóle nic z nim zrobić. No widzicie tutaj. Czy ja dam radę pod wodą zrobić to? Ty, dam radę. Ty, może tego muszę użyć? Dawaj, szybko, bo mi się kurwa powietrze kończy, typie! Tak! Jest! Dobrze, zaraz zacznę umierać. Tyk! Haha! Lasso? Jak ja mam? Aha, muszę znowu, on musi we mnie chyba strzelić, to mnie musi wybić, co? Nie? Jeszcze głębiej? O jebane. Co tutaj się dzieje w ogóle? O, świetnie, jeszcze te obracające się gówna.
Wszystko, żeby mi życie uprzykrzyć! Naciskam A, żeby płynąć szybciej. Tak szybko jak mogę, to naciskam. Gdzie ja się wpakowałem? Tam jakaś kula jeszcze jest. Dwa razy i on wybucha za drugim. To jest rzecz warta zapamiętania. Okej. Gdzie ja dotarłem? Dobra, bo 39 minut mamy. Będę to kontynuował w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, a ja uciekam. Trzymajcie się, pa, pa.